Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejny piątek, bez kolejny piątek, ale ja stwierdziłam, że nie będę dzisiaj nagrywała daily vloga, bo ostatnio u mnie pełno daily vlogów, tylko dziś będzie to, nie dziś właściwie, tylko będzie to po prostu taki weekendowy vlog. Jest godzina już w 8:30, ja się biorę za robienie śniadania mojemu chłopcu i zaraz ja też będę sobie robiła śniadanie. Co jeszcze? Wyjeżdżamy ogólnie już dzisiaj na weekend, dlatego postanowiłam, że będzie to taki właśnie vlog weekendowy. Będę Wam coś tam pokazywała, co robimy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o moją twarz, to w ogóle jestem, wiecie, wsmarowana samoopalaczem i jeszcze tego nie zmyłam. Dlatego ma to teraz takie dziwne kolory, a testuję w ogóle nowy samoopalacz. Ale chciałabym Wam coś pokazać, bo wczoraj byliśmy na tych naszych zakupach. W Tesco są już oczywiście święta. I ja kupiłam takiego przepięknego jelenia. No po prostu jest bomba. On jest złoty ogólnie, ale bardzo mi się podoba. Nie było srebrnego, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy tak bym chyba wybrała ten złoty, bo on jest po prostu mega, mega, mega. Tesco Decoration. I nie był taki drogi, bo kosztował 25 zł. Jest całkiem lekki, plastikowy. Wiecie, że jak się przewróci, to nic jemu się nie stanie. Także już u mnie pierwsza ozdoba jest kupiona. Prezentuje się moim zdaniem super. Już zaczyna po prostu, wiecie, lepiej sobie tak w tym roku postanowiłam, że będę sobie wcześniej jakieś tam kompletowała rzeczy właśnie do dekoracji na święta, to później nie będę miała takiego jednego wielkiego wow. Co jeszcze? Dzisiaj w ogóle robię sobie, słuchajcie, włosy. I jestem tym tak mega podekscytowana. Wy jak zobaczycie tego vloga, to na moim kanale będzie już ten film o moich włosach, bo to będzie w ogóle taka... coś kompletnie nowego. Wyszperałam na Instagramie taką firmę, która zajmuje się produktami do włosów, takimi profesjonalnymi. Są tam produkty z cyklu, taki wiecie, color balance, coś takiego, że to się dodaje do farb, do rozjaśniaczy i to jest bardzo chłodny pigment po prostu i on nadaje wszystkim farbom blond zazwyczaj, czy tam brązą też jakieś chłodniejsze odcienie, takie bardzo chłodne nawet. Plus oni mają jeszcze taki aktywator, który też po dodaniu do farby skraca o ponad połowę czas tej, wiecie, koloryzacji, czyli tak jak na przykład rozjaśniania, czy tak jak ja chcę uzyskać chłodny odcień, to zazwyczaj, kiedy ja trzymam taką farbę 40 do 45 minut, ponieważ mam grube włosy i mogę sobie na to pozwolić, żeby tak długo trzymać zazwyczaj farbę, to ten czas się skróci do 15 minut, z tego co czytałam, i mam te oba produkty. Te produkty nie są jakoś tanie. Ten aktywator skracający czas ma, kosztuje 250 zł, ja mam jego po prostu tylko próbkę, a ten Color Balance kosztuje 75 zł, także to jeszcze jest spoko. I oni mają również w swojej ofercie Forplex. Forplex to jest nic innego jak po prostu Olaplex, tylko jest to podobno coś najlepszego z tych wszystkich pleksów, ale ja mam po prostu Olaplex, ten sam, który miałam już wcześniej, zamówiłam od tego samego sprzedającego, bo mi się po prostu sprawdził. I dzisiaj na koniec, po tym całym farbowaniu, nie będę Olaplex dodawała właśnie do, wiecie, do farby, tylko później osobno sobie nałożę na włosy jako taki, wiecie, zabieg regenerujący. I jestem bardzo ciekawa właśnie, jaki wyjdzie mi dzisiaj kolor włosów. Oczywiście odrosty ciemne też dzisiaj będę robiła i to wszystko będę dla Was nagrywała, bo bardzo, bardzo, bardzo dużo osób prosi mnie właśnie o tego typu filmy. Zresztą ja widzę też po statystykach i tak dalej, że u mnie temat włosów bardzo dobrze się ogląda, dlatego jeżeli się ogląda, no to ja Wam go będę dawała. I dzisiaj właśnie będę go nagrywała, także trochę mi to czasu zajmie tutaj w domu. A teraz, że tak powiem, nie mogę skorzystać do końca z drzemki Alana, bo Alan ma znowu katar i tak, wiecie, śpi trochę gorzej. On w ogóle, już Wam o tym też mówiłam, że on zazwyczaj śpi na brzuszku, a kiedy ma katar, kompletnie sobie z tym nie daje rady, tak? Wszystko mu ścieka strasznie i od razu jest po prostu, wszystko mu oczyszczę i tak dalej, i tylko go położę do łóżeczka na brzuszek i jest od razu masakra znowu w nosku. A on nie potrafi spać na plecach, wiecie, on nie potrafi jakoś zasnąć i spać, chociaż dzisiaj w nocy spał, ale on, wiecie, w poprzednich miał katar, spał w tym, w takim foteliku samochodowym, tak go też usypialiśmy. I wczoraj usypiałam go w tym jego takim leżaczku, po prostu bujaczku, i wiecie co, no spał, te drzemki były trochę krótsze lub tam co pół godziny trochę mionczał, ale spał jakoś. Ale w nocy po prostu pod materac zwinęliśmy mu kot, żeby był spadek
i po prostu uspaliśmy go w tym ryżaczku i przenieśliśmy go do łóżka. I wyobraźcie sobie, że spał całą noc w ogóle i spał jeszcze dłużej, bo zazwyczaj budzi się o 7, dzisiaj obudził się o 8. Także zobaczymy. I w ogóle kiedy śpię na plecach, to ten nos jest praktycznie, wiecie, bezproblemowo odetkany. Także no nie wiem, zobaczymy jak to będzie dzisiaj z tymi jego drzemkami. Ja będę to jakoś po prostu, wiecie, dlatego mi to pewnie w czasie zejdzie się z cały dzień to wszystko robienie tego. Cały dzień, w sensie dla mnie taki dzień to jest do godziny właśnie tej 16, dopóki nie wraca mój mąż, później zazwyczaj nic takiego nie robię, tylko jakoś spędzamy czas po prostu razem. Dobra, ja jeszcze później do Was pogadam, a teraz idę właśnie robić już śniadanie małemu, śniadanie sobie, no to do później. Słuchajcie, chciałabym zapytać mamy, które dają dzieciom również owsianki na śniadanie. Ja daję taką gotową owsiankę, owsiane śniadanko, taką od Bobowity. Ale mam do Was pytanie, jak robić właśnie takie te normalne owsianki, z jakich płatków, bo ja słyszałam, że właśnie najczęściej są to takie po prostu płatki owsiane górskie. I teraz pytanie, z jakim mlekiem Wy to robicie? Czy robicie je z jakimś innym, poza takim standardowym, wiecie, dziecka mlekiem, czy tylko z takim mlekiem? Dajcie mi koniecznie znać. Ja mam dzisiaj na śniadanie musli. Ogólnie wiecie co, nie przypadam jakoś z takimi owsiankami, musli i tak dalej, ale te bardzo mi zasmakowały. To są takie Tesco crunchy musli z orzechami. Ja nie przypadam również za wszelkimi rodzajami jakichś bakali tropikalnych i tak dalej. I przestawiłam się również na mleko bez laktozy. Dajcie znać. Przestawiłam się właśnie na to mleko od laktozy, a mówię Wam właśnie o tym a propos. Bo ostatnio ktoś mi napisał komentarz właśnie i postanowiłam, że odpowiem po prostu na to we vlogu, gdzie pokazuję swój food haul. I mój sok z brzozy. Sok z brzozy powinno się pić przez okrągły rok, a szczególnie w okresach wiosenno-jesiennych. No i słuchajcie, że ktoś napisał, że te moje zakupy nie są zbyt zdrowe, a niby mówię o tym, że zdrowo się odżywiam. Raczej chyba nie mówiłam, że ja się zdrowo odżywiam. Przede wszystkim może staram się kupować jakieś, wiecie, zdrowsze produkty, ale ja mam tutaj bardziej na myśli takie rzeczy, mówiąc zdrowe produkty, że nie wiem, czytam etykiety, kupuję, wiecie, jeżeli kupuję parówki czy kabanosy, to czytam ich skład, wędlinę, to również zawsze proszę o skład takiej wędliny. Bardziej chodzi mi tutaj o coś takiego, a poza tym w tych moich produktach, które Wam pokazałam, nie wydaje mi się, żeby było jakoś wiele niezdrowych produktów. Też nie wiem, czy dużo z Was się właśnie orientuje, a może się nie orientuje, a potem pisze, ale produkty tłuste, takie jak tłusty twaróg, tłuste śmietany, te nawet 36, są o wiele zdrowsze niż takie produkty, wiecie, niby odtłuszczone. Dieta na tłuszczach jest, słuchajcie, bardzo efektowną dietą. Mój mąż jest na takiej diecie, ponieważ mój mąż w ogóle zajmuje się takimi rzeczami typu diety, siłownie, treningi, on takie rzeczy rozpisuje i tak dalej. I sam sobie jakiś czas temu rozpisał dietę tłuszczową i wyobraźcie sobie, że bardzo ładnie schudł. To jest dieta, po której robił sobie później wyniki, ponieważ właśnie po niej są bardzo dobre wyniki. Bardzo dobrze człowiek zdrowo się czuje, jedząc same tłuste rzeczy. Stąd właśnie boczek u nas, stąd właśnie jakieś tłuste twarogi, tłuste śmietany. On bazuje tylko i wyłącznie na takich rzeczach i na tłustych mięsach. I wydaje mi się, że jest w ogóle to już od dawna wiadomo, że takie tłuste rzeczy są bardziej zdrowe. I jeżeli ktoś chce właśnie się odchudzić, to bardzo dobrze działają na odchudzanie. Bo właśnie zbić tłuszcz możemy bardzo dobrze tłuszczem, o wiele fajniej możemy zbić tłuszczem i jeżeli komuś nie przeszkadza takie, wiecie, tłuste jedzenie, to musi być też osoba, która nie ma jakichś tam, wiecie, problemów z żołądkiem, to wystarczy tak naprawdę odstawić węglowodany i tak jeść. Jeżeli ktoś, tak jak powtarzam, lubi takie tłuste jedzenie, ja muszę powiedzieć, że nie do końca mi takie jedzenie odpowiada, wiecie, jedzenie nawet samego jajka z majonezem, bo można jeść wtedy majonez tylko bez chleba. Dla mnie jest to mdłe lub jedzenie, wiecie, jakiegoś tłustego mięsa z tymi wszystkimi tłustymi rzeczami, które są przy mięsach.
Też mi to nie odpowiada. Ja jakoś wolę, mi bardziej smakuje takie chude, suche jedzenie. Także tak, to tyle a propos mojego właśnie zdrowego odżywiania się. Ja chyba nigdy nie odżywiałam się, wiecie, zdrowo, w sensie jeść jakieś awokado, nasiona chia i tak dalej, wręcz przeciwnie, ja mówiłam o to, że mi po prostu takie zdrowe jedzenie nie smakuje i ja nie zamierzam jeść takich właśnie rzeczy. Ja owszem, próbuję różnych zdrowych produktów, jeżeli mi smakują, to przy nich zostaję, oczywiście wymieniam je na, wiecie, te zdrowsze na te gorsze. Ale jeżeli mi nie smakuje, to je absolutnie odstawiam. Próbowałam, tak jak teraz na przykład spróbowałam tego mleka bez laktozy i ono mi bardzo smakuje i przy nim zostanę po prostu. Próbowałam tych wszelkich mlek kokosowych, migdałowych, bla 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 i one mi po prostu nie smakują. No naprawdę nie, a tym bardziej kiedyś spróbowałam do kawy, to musiałam wylać całą kawę, bo była tak po prostu, słuchajcie, niedobra. Słuchajcie, jest już godzina 10:30 i ja mam na włosach nałożoną tą swoją całą mieszankę, ale zobaczcie tutaj, jak bardzo ta mieszanka rozjaśnia. Wiecie, po prostu włosy poleciały mi na twarz, to była chwila i to ściągnęłam. I kapnęła mi kropla na rękę. Nie widać tak aż tutaj w tym świetle. I też tutaj jest coś podobnego jak tu na twarzy. Na twarzy też tam spoko, bo tak nie będzie widać, ale na ręce widzę, już umyłam, tak wiecie, kilka razy i też jest lepiej. To tak jak mówiłam, robię ten z Power Tools, to są kosmetyki i robię sobie takie farbowanie z takimi chłodnymi pigmentami. Jak mogliście widzieć na filmie, ten pigment jest mega, mega niebieski. Także zobaczymy. Dzisiaj też pierwszy raz testowałam, co wczoraj się smarowałam, a dzisiaj, wiecie, rozmywałam i tak dalej. Pierwszy raz samoopalacz, ten Lovington. Słuchajcie, jestem na pewno pod wielkim wrażeniem tych akcesorii, które są. Czyli rękawica do aplikacji i rękawica do ścierania poprzedniego samoopalacza. Naprawdę ta rękawica ma taką jakby strukturę jak Pumex, tylko oczywiście jest delikatniejsza, ale chodzi mi o samą strukturę, że to nie jest takie jak to u nas rękawice do masażu, bo ja tymi rękawicami do masażu, kiedy robiłam peeling, to naprawdę musiałam bardzo długo to robić i to... To zrobił bam. Wstawaj! Wstawaj! Tymi rękawicami, wiecie, musiałam używać do tego jeszcze dodatkowo peeling i naprawdę trochę czasu trzeć. Wstawaj, o smarkańcu. Siedzisz? A natomiast tą rękawicą wystarczył zwykły balsam. Jak słyszycie, to już jest ponad miesiąc, jak słuchajcie, są te wszystkie remonty, ale to też wynika z tego, że po prostu kiedy wymieniali już te piony w łazienkach, to wiele ludzi pociągnęło za tym, po prostu pociągnęło za tym normalny remont łazienki i tak dalej. Pewnie gdybyśmy mieli łazienkę sprzed 20 lat, to też byśmy teraz ją remontowali, bo to jest dobra okazja. Także cały czas wiercą. Teraz jestem jak najmniej zadowolona, szczególnie, że tak jak Wam mówiłam, Alan ciężko śpi, a jeszcze jak już akurat uda mu się przysnąć i oni zaczną wiercić. No nie fajnie, no nie fajnie. No ale to tak odskoczyliśmy od tematu tych włosów i tak dalej. To ma niby, wiecie, jeszcze skrócić czas tego rozjaśniania. Nie pamiętam właściwie, o której to nałożam, ale już na pewno mam z 15 minut i wcale nie byłabym gotowa do tego, żeby to zmywać, a powinnam niby, także to tyle do później. Zaraz położę Alana spać i wtedy może z Wami sobie pogadam. Kto mnie tu zaczepia? Co tam? Co powiesz? Ta, 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 ta? Pa, pa, zrób pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Tak?
Słuchajcie, nie mogę w to uwierzyć, ale on od wczoraj zasypia na plecach. Teraz go włożyłam po prostu do łóżeczka i on sobie zasnął. Włożyłam go po prostu na plecach, podniosłam mu tylko materac, żeby miał taki spadek, bo nie lubi po prostu spać na płasko, ale jestem mega szoku. No dobra, to wracam teraz do mojego filmu. No i miałam się odezwać, jak Alan pójdzie spać, ale oczywiście natłok obowiązków, plus do tego właśnie byłam w trakcie nagrywania filmów i tak dalej, że nie miałam po prostu ani chwili, tak naprawdę jeszcze nie wszystko skończyłam, w międzyczasie jeszcze obiad, zaraz pokażę Wam, co zrobiłam na obiad. Alan się już obudził i tutaj się bawi, moje włosy wyszły w ten sposób. Ogólnie jestem, powiem szczerze, zadowolona, ta strona trochę gorzej mi wyszła, no ale trudno. Tutaj wyszło całkiem fajnie ten kolor jest, wiecie, taki ochłodzony i tak dalej, nie jest taki pomarańczowy jak był, ale to już pewnie widziałyście na filmie ten efekt. Ja dzisiaj taki obiad szybki, szybki, łatwy, bo za niedługo wyjeżdżamy. To mamy tutaj najpierw te piersi, to są piersi z kurczaka, najpierw te piersi po prostu ugotowałam w zwykłej wodzie, ja tak najczęściej robię piersi, a na patelni tutaj robiłam sos, podsmażałam pieczarki, kurydzę i to jest taki sos ze śmietan, 30 i 36 i trochę sera, to jest taki obiad bogaty w tłuszcze, bezwęglowodanowy, że tak powiem. I teraz po prostu zanurzyłam w to kurczaka i to się jeszcze podusiło. Ja będę miała, zaraz sobie będę gotowała jeszcze kalafior, mój mąż nie lubi kalafiora, także zje to i do tego jakiegoś może ogórka kiszonego, ja też jeszcze do tego będę miała ogórek kiszony. Czyli tak jak Wam mówiłam, wow, Jezu, jakie straszne światło, niebieskie. Ta-ra-ra. Dlaczego? Dobra, tak jak Wam mówiłam już o tym, że mój mąż jest na takiej diecie wysokotłuszczowej. Mówiłam Wam też, że ona mi nie podchodzi, ale ja mimo wszystko teraz będę starała się jeść w ten sposób. Może nie aż tak tłusto, jak je mój mąż, bo jajecznica taka, wiecie, aż na boczku, coś takiego. No nie. Trochę mniej tłuszczu i troszkę za to dodatek będzie węglowodanów. Zobaczymy, jak będzie mi to szło, bo wiecie, że u mnie z dietami ogólnie jest ciężko. Ja nie potrafiłabym nigdy przejść na zdrowy tryb życia. Naprawdę. Naprawdę byłaby to dla mnie katorga i mordęga. Ja po prostu należę do tych osób, które, wiecie, są na diecie parę miesięcy, schudną i potem może nie od razu wracają do jakichś takich, wiecie, złych nawyków, bo ja też nie mam jakichś takich złych nawyków. Już też Wam o tym mówiłam. No, także tak, patrzę tutaj cały czas na małego, co robi, jak się bawi. Aha, na ustach w ogóle mam, słuchajcie, to jest NYX, ta lingerie, i kolor to jest 08 Bedtime Flirt, coś takiego. Wiecie, jak to jest z kupowaniem właśnie produktów kolorowych bez ich wcześniejszego widzenia. Ja to zamówiłam na stronie NYX Cosmetics, ponieważ NYX Cosmetics ma swój sklep już u nas w Polsce i można, słuchajcie, bezpośrednio od NYX-a zamawiać produkty z ich strony, co uważam super, bo słyszałam, wiele dziewczyn pisało, że wiecie, zamówiło gdzieś tam na Allegro, czas oczekiwania 30 dni, no to już wiadomo, że to jest, słuchajcie, z AliExpress, ktoś po prostu to ściąga i bez sensu, i te pomadki gdzieś czytałam w komentarzach, podobno kosztują chyba z 30 zł czy coś, ta pomadka na stronie wyszła mnie 42 z przesyłką chyba, tak? Bo sama pomadka chyba 34 i 9 zł przesyłka, jakoś tak, już nie pamiętam. No i wydawało mi się, wiecie co, już oglądałam oczywiście zawsze, jak staram się wybrać jakiś kolor, to patrzę po jakichś tam swatchach w internecie i tak dalej. Wydawało mi się, że ona jest bardziej wpadająca jednak w taką kawę z mlekiem. Jest to taki brąz jasny, a tu jest ewidentnie taki po prostu brudny róż. No, nie twierdzę, że jest nieładna, ale wolałabym tamten kolor. Zastanawiam się teraz też nad tymi pomadkami od Kylie Jenner. I nad kolorem Moon, któryś na M. Wiem, że jeden jest bardzo ciemny, taki trupi jak ta pomadka z Golden Rose, a jeden jest cieplejszy, to nad tym po prostu cieplejszym. I zastanawiam się, czy zastanawiam. Wiecie, na razie one są wszystkie sold out, także a nie zamówiłabym
nigdzie indziej, z żadnej innej strony niż bezpośrednio z strony Kylie Cosmetics. Zresztą ona sama o tym, ja mam ją na snapie, ona sama o tym mówiła, że ona nigdzie nie sprzedaje swoich pomadek, wiecie, na żadną stronę, nie prowadzi żadnej dystrybucji, że one są tak naprawdę dostępne tylko u niej na stronie, a tam, gdzie one są w innych miejscach, to one są po prostu nieprawdziwe. Chyba, że ktoś, wiecie, sobie sam zamawia i sprzedaje je drożej. No i to tyle chyba, słuchajcie, jest już godzina właśnie w 3:30. Za, myślę, około 15 do 20 minut powinien być mój mąż. Jemy obiad, pakujemy się, bo to jest w ogóle zawsze, jak ja nie lubię się pakować, a pakujemy się praktycznie co tydzień, ja wtedy muszę się wyłączyć, szczególnie jeżeli chodzi o rzeczy dla małego, wyłączyć się, wiecie, wszystko popakować. A w ogóle jeszcze musimy wziąć trochę więcej rzeczy, nie wiem, czy nie będę brała swojej maszyny do szycia, bo jedziemy w ogóle teraz do babci mojego męża. Ona się sprowadziła z Niemiec, sprowadzaliśmy ją 3 miesiące temu i ona się przez cały czas remontowała, znaczy my ją właściwie remontowaliśmy, ja jej urządzałam mieszkanie, może wam właśnie pokażę, jak to mieszkanie jest urządzone, bo w sumie jestem z niego zadowolona, z tego mieszkania, i dzisiaj tam jedziemy pierwszy raz na noc. Ale kupiłam jej zasłony, kupowałam te zasłony z Castoramy, które były w reklamie, nie pamiętam, jaką one miały nazwę, i one były za długie i trzeba je skrócić, a że ja się bawię w takie rzeczy, wiecie, mam nawet dwie maszyny, to no to tylko żebym będziemy mieli tyle tobołów, że o Matko Boska. No ale jakbyśmy się zabrali, to bym widziała tą maszynę i babcia skróciła po prostu te zasłony. No i tak, no i to chyba tyle na chwilę obecną. Ogólnie stwierdzam, że w chacie jest straszny syf dla mnie. Naprawdę, ja nie lubię takiego jakiegoś nieogarnięcia. Już bym chciała, żeby popakowane, wszystko poukładane. Coś mi wpadło do gardła. No i to chyba tyle na chwilę obecną. Wezmę was ze sobą, chociaż mam już z sobą baterię, ale wzięłabym może ładowarkę. I postaram się wam pokazać co nieco, bo tak jak mówiłam, od dzisiaj nie ma nas na cały weekend. Będziemy dopiero w niedzielę, potem od babci w sobotę jedziemy standardowo i klasycznie do moich rodziców. To żegnam się z wami na teraz. Nie wiem, czy dzisiaj się odezwę, czy odezwę się dopiero jutro, jak to będzie, czy odezwę się z drogi. Chociaż wiecie, teraz już jest już tak szybko ciemno, że jak my będziemy jechać około 17:00, to będzie już ciemno, jeszcze chcielibyśmy zajechać gdzieś, kupić coś babci, wiecie, na tak zwane nowe mieszkanie. Już coś tam mamy, ale też chciałabym mieć coś takiego, kupić jeszcze do postawienia na przykład na taki stolik, wiecie, kawowy, czy na taki stół jadalniany. Zobaczymy. My jesteśmy już na miejscu. Ja siedzę i oglądam sobie finał Tańca z Gwiazdami. A jest już godzina zaraz 21:00, zaraz kładziemy małego spać. Sobie wtedy jeszcze trochę posiedzimy i pogadamy. Pokazałabym wam teraz tutaj ten salon, ale przez to, że był, wiecie, mały, bawił się tutaj i tak dalej, to jest na razie mega syf i myślę, że będę wolała pokazać wam go rano. To dobranoc, trzymajcie się ciepło i widzimy się już jutro. Dzień dobry, witamy się z wami w sobotę i jest godzina już na pewno po 11:00. Alan się obudził właśnie ze swojej pierwszej drzemki. A ja już siedzę i szyję te zasłony tutaj, zaraz wam pokażę. Nie pokazuję wam jeszcze mieszkania, bo tu jest jeszcze pełno takich, wiecie, kartonów. O, tutaj mam takie stanowisko i żeby nie ściągać już tych firan, to od razu, wiecie, od razu tak o je po prostu skracam. Jedna skrócona, praca przerwana, bo syn się obudził. Tutaj jest, słuchajcie, tak gorąco w tym mieszkaniu, że masakra. Ja lubię bardzo ciepło, bo jestem przyzwyczajona też do ciepła. Mamy ciepłe mieszkanie, ale tutaj jest już w ogóle mega, mega ciepło, tak? Pospałem chwilkę. Wczoraj w ogóle, słuchajcie, pierwszy raz w życiu od jego 9 miesięcy on poszedł spać o godzinie 24:00. Po prostu nie chciał w ogóle spać. Próby były od 21:00. I po 3 godzinach dopiero zasnął. Wyobrażacie to sobie? Myślałam, że może dłużej za to rano pośpiał. Budził się standardowo praktycznie o 8:00. Także to tyle. My tutaj, Adrian tam coś robi przy garażu babci. Ja skracam zasłony, tak?
Chwilę jeszcze siedzimy i będziemy jechać do moich rodziców, żeby on tą drugą drzemkę mógł sobie pospać w samochodzie, bo to jest trochę długa droga, a on, tak jak Wam już mówiłam, nie przypada za jazdą samochodem i wolimy, żeby spał w tym czasie. Siadasz czy co? No i to tyle z takich naszych planów, co będziemy porabiać. To na razie, tak jak mówię, siedzieć tutaj, potem pojedziemy do moich rodziców i tam też będziemy siedzieć, bo nie mamy jakichś takich, wiecie, większych planów. Pogoda jeszcze, no oczywiście nie była na zewnątrz. Przez okno wydaje się być całkiem spoko. Ważne dla mnie jest, jak nie pada, nie wieje, to jest wtedy w porządku. Co to jest, jakaś licho? Ole, jakaś licho. Ojej. No dobra, to do później. Coś tam do Was pogadam.